Bracia i siostry, chciałbym powrócić do naszego cyklu związanego z nauką ewangelizowania. Dzisiaj kilka wskazówek na temat skutecznego połowu ludzi, na temat metod, jakie mamy stosować w ewangelizacji na podstawie Pisma Świętego. Można wymienić 6 takich metod. Pierwsza, ewangelizacja przez konfrontację. Druga, ewangelizacja intelektualna. Trzecia, ewangelizacja przez świadectwo. Czwarta metoda to jest ewangelizacja przez relacje. Piąta, przez zaproszenie. I szósta, przez służbę. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. To fragment z 4 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. O czym tutaj czytamy? Że bracia od razu zareagowali. Od razu. Natychmiast zostawili sieci, ojca, najemników i stali się uczniami, by łowić ludzi. Ten fragment pokazuje, że bycie uczniem Jezusa jest tożsame z byciem rybakiem ludzi, czyli ewangelizatorem. Nie można być uczniem Jezusa i jednocześnie nie zarzucać sieci Słowa Bożego. Nie swojego, tylko Słowa Bożego. Dlatego Słowo Boże trzeba znać na pamięć. Albo jesteśmy uczniami, czyli rybakami ludzi, albo nie. Pan Bóg domaga się połowu ludzi. Pragniemy ewangelizować, zarzucać sieci Królestwa Bożego, łowić ludzkie dusze, siać ziarno Słowa Bożego, dzielić się tym doświadczeniem Boga, które stało się naszym udziałem. Pytamy się jednak, jak to robić? Są różne sposoby ewangelizacji, o których wspomniałem na samym początku. Ewangelizacja przez konfrontację. Trzeba ewangelizowanego skonfrontować z prawdą, która jest w Jezusie. Zwykle boimy się konfrontacji. Tymczasem ona jest potrzebna. Wyobraźmy sobie, że w nocy płonie dom sąsiada, a my boimy się zapukać do drzwi i powiedzieć mu, że chociaż on sądzi, iż może spać spokojnie, to jednak czeka go gehenna, gdyż jego dom właśnie się pali. Trzeba ludziom uśpionym duchowo mówić, co może ich spotkać, a może ich spotkać ogień wieczny. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, co innego od diabła pochodzi, powiedział Jezus. Posłuchajmy, jak konfrontował słuchaczy święty Piotr i uczmy się od niego. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.
Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Święty Piotr mówi do Żydów wprost. Uświadamia im bezpardonowo. Skutkiem jest nawrócenie słuchaczy. Czytamy dalej w tym samym rozdziale. Przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Konfrontacja. Nie bójmy się konfrontacji. Druga metoda, ewangelizacja intelektualna. Fragment z Dziejów Apostolskich z 17 rozdziału mówi o wystąpieniach świętego Pawła w synagodze. Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez 3 szabaty rozprawiał z nimi. Na podstawie pisma wyjaśniał i nauczał. Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem. Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet, uwierzyło i przyłączyło się do Pawła i Sylasa. Święty Paweł nauczał przez 3 soboty w synagodze, a z całą pewnością w międzyczasie nie próżnował, lecz wciąż głosił Jezusa. Wkładał w to wiele wysiłku, zdrowia, czasu, może i pieniędzy. A i tak nie wszyscy uwierzyli. On się tym nie zrażał. Nadal wypełniał swoją chrześcijańską misję. Potrzebujemy dzisiaj być podobnymi do świętego Pawła. Cierpliwie, wytrwale przekonywać, pobudzać ludzi do myślenia, wyjaśniać im w oparciu o poznane przez nas cytaty biblijne, dokumenty Kościoła, wiarę, która jest dla nas bogactwem. Trzeba stopniowo, powoli, ale coraz więcej tłumaczyć wolę Bożą osobom, które Pan Bóg stawia nam na drodze. Nie da się wypowiedzieć wszystkiego za pierwszym razem. Można stawiać pytania, by słuchacze szukali odpowiedzi. Naprowadzać ich intelektualnie. W tym trzeba także wyrozumiałości, wytrwałości, cierpliwości względem samego siebie. Nie wszystko udaje się od razu. Musimy też widzieć własne błędy w ewangelizacji i zwyczajnie je poprawiać. Trzecia metoda, ewangelizacja przez świadectwo. Święty Piotr mówi przed Sanhedrynem, czyli najwyższym autorytetem religijnym i prawnym w Judei: my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Mówimy o tym, czegośmy sami doświadczyli, czego Pan Bóg dokonał w naszym życiu. Podobnie jak ów niewidomy z Ewangelii, który zaczął widzieć, czytamy o tym w 9 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloe i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Jeśli myślimy, że Pan Bóg niczego nie dokonał w naszym życiu, to poprośmy Go, aby nam to uświadomił, ile już razy czynił wspaniałe rzeczy w naszym życiu.
Można również poprosić, żeby uczynił coś, dzięki czemu będziemy mogli łatwiej świadczyć o nim przed ludźmi. Czwarta metoda, ewangelizacja poprzez relacje. Ewangelista Marek przekazuje, że gdy opętany z Gerazy został uwalniony, to pragnął pozostać przy Jezusie. Ale mistrz polecił mu co innego. Tak czytamy w 5 rozdziale. Nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: wracaj do domu, do swoich i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili. Ten, który wcześniej był opętany przez legion, także ludzie bali się przechodzić obok niego, wyszedł do 10 miast, by ewangelizować. Ile wówczas musiał nawiązać relacji z mieszkańcami 10 miejscowości? Jednym z miast Dekapolu był Damaszek, do którego później z listami polecającymi zmierzał Szaweł, zamierzając niszczyć chrześcijaństwo, które, jak się okazuje, rodziło się także dzięki świadectwu uwolnionego od szatańskiego opętania. Przy tej okazji warto zastanowić się nad ludźmi, o których myślimy, że już nikt i nic im nie pomoże, że umrą jako niewolnicy złego. Oni mogą stać się szczególnymi narzędziami Pana Boga. Piąta metoda, ewangelizacja przez zaproszenie. Co się wydarzyło po spotkaniu Jezusa z Samarytanką? Ewangelista Jan opisuje to tak w 4 rozdziale. Niewiasta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Zawsze możemy budzić zainteresowanie i zapraszać na domowy krąg biblijny, na rekolekcje ewangelizacyjne, do parafialnej wspólnoty nieustannie ożywianej i odnawianej przez Ducha Świętego. Dobrze jest jednak powiedzieć przy tym, co Jezus mi uczynił. Nie tyle, co uczynił innym, to też jest piękne, opowiadać cudze świadectwa, ale ważne jest wypowiedzieć własne świadectwo. Kolejna metoda, ewangelizacja przez służbę. Dzieje apostolskie w 9 rozdziale opowiadają o wskrzeszeniu Tabity, czyli gazeli. Chodzi tu oczywiście o kobietę, nie o zwierzę. Z czego znana była Tabita? Ze służby. Czytamy w 36 wersecie: czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Służba ludziom sprawia, że ten, kto służy, staje się im znany. Znajomości rodzą nowe znajomości. Dzięki temu Piotr mógł się dowiedzieć od uczniów o Tabicie, a ona w konsekwencji tego mogła zostać wskrzeszona. Nieraz skupiamy się na swoich wadach, a przecież każdy, oprócz popełnianych błędów, bo któż ich nie ma, nawet trwania w nałogach, może czynić wiele dobra i o to trzeba się starać, by niezależnie od swych grzechów jak najwięcej służyć, uczynić w życiu maksimum dobra. Amen.